Jesteśmy w miejscu szczególnym w Częstochowie, duchowej stolicy naszej ojczyzny Polski. Dlatego warto zacząć to wystąpienie, trzeba zacząć to wystąpienie od zastanowienia się nad tym wszystkim, co określa polską duchowość, co tworzy naszą duchową ojczyznę. Nad tym wszystkim, czym na co dzień żyjemy, czym świadomie, a często nawet nieświadomie się kierujemy. Tym wszystkim, co buduje sferę naszej duchowości, ale także to wszystko, co można określić jako naszą codzienną, zwykłą normalność, bo ta sfera duchowa buduje właśnie szereg takich przeświadczeń, zachowań, motywacji, które są traktowane jako normalne. Buduje to normalne, dobrze funkcjonujące społeczeństwo. Jest to konstrukcja, która powstaje przez stulecia. Jest to wielkie dziedzictwo, o którego zachowanie prosił przed przeszło 40 laty święty Jan Paweł II. I dziś, kiedy mamy przed sobą 13 października, trzeba o tym mówić. I to nie tylko dlatego, że jesteśmy tu w tym mieście tak szczególnym, ale także dlatego, że bieg historii doprowadził do sytuacji, w której 13 października będzie też dniem odpowiedzi na to pytanie, czy to wezwanie Jana Pawła II. Bo stają liczne pytania, nie o wszystkich będę w stanie tutaj mówić, ale jest to pytanie najbardziej zasadnicze o stosunek do tego dziedzictwa, o to, czy chcemy być Polakami, albo powiem może jeszcze więcej, polskimi Polakami. Otóż dziś ta polskość, ta tradycyjna polskość, ta duchowość, która ma swoje centrum w Częstochowie, w klasztorze jasnogórskim, jest kwestionowana. Jest kwestionowana z taką siłą, z taką energią i z taką bezwzględnością, z jaką dotychczas żeśmy się nie spotykali, może poza okresem stalinizmu albo okupacji. Ale i wtedy wyglądało to inaczej. Były represje, często straszne, ale to nie było tak zupełnie wprost i to nie było wezwanie do tego, żeby odrzucić wszystko, żeby odrzucić całą tą naukę, która w gruncie rzeczy określa po prostu nasze życie, określa sposób naszego życia. Jeśli nasza odpowiedź nie będzie tutaj jednoznaczna, to w Polsce zacznie się proces, który jest już bardzo zaawansowany na zachód od naszych granic. Proces niszczenia fundamentów tego wszystkiego, co tworzyło przez wiele wieków cywilizację chrześcijańską. Cywilizację, o której mój świętej pamięci brat powiedział bardzo celnie, że to najbardziej życzliwa człowiekowi cywilizacja w dziejach świata. A więc nawet ktoś, kto nie jest wierzący, kto nie ma daru wiary, ale nie jest też osobistym wrogiem Pana Boga, bo mamy takich w Polsce, musi zdawać sobie sprawę, że uderzenie w te fundamenty, które stanowią podstawę tej cywilizacji, ale także podstawę polskości, w jakiejś mierze może można powiedzieć szczególnie podstawę polskości, będzie uderzeniem szczególnie groźnym i szczególnie niszczącym. Niszczącym całą naszą tkankę społeczną. Niszczącym to wszystko, czym na co dzień żyjemy i co zapewnia trwanie naszego społeczeństwa i naszego narodu. Co zapewnia trwanie Polski. Tą
podstawą, fundamentem wszystkiego jest rodzina. Jest rodzina jako podstawowa komórka społeczna i ta komórka, która zapewnia ciągłość pokoleń. Ale nie tylko w sensie, można rzec, biologicznym, ale także w sensie kulturowym, w sensie związku z tym dziedzictwem, o którym mówiłem. I to właśnie jest dzisiaj atakowane. To jest atakowane tak, jak i atakowane jest wiele innych wartości czy oczywistości naszego życia, tak jak choćby sprawa podziału ludzi na kobiety i mężczyzny. Otóż jeśli nie potrafimy się temu oprzeć, to będziemy mieli tutaj straszny kryzys. Straszny kryzys, który obejmie wszystkie dziedziny życia. I 13 października, także w tej niezwykle ważnej, fundamentalnej, chociaż może nie zawsze do końca rozumianej sprawie, będziemy podejmowali decyzję tak lub nie, za lub przeciw, plus lub minus. Polska plus to znaczy między innymi podtrzymanie naszej tradycji, podtrzymanie tego dziedzictwa, podtrzymanie fundamentów naszego życia społecznego. Podtrzymanie rodziny, nie uleganie temu szaleństwu, które jest nam narzucane. Bo powtarzam, w tym wszystkim jest z jednej strony plan tych, którzy chcą społeczeństwami manipulować, chcą nad nimi panować, ale z drugiej strony jest w tym też bardzo silny pierwiastek szaleństwa. Już wspominałem o tym zasadniczym podziale, który każdy lekarz jest w stanie stwierdzić na poziomie już komórki, jednej tylko komórki, a który też jest kwestionowany. Otóż powtarzam, będziemy odpowiadać na to pytanie i musimy uczynić wszystko, co jest możliwe, by to pytanie było na tak dla kontynuacji, na tak dla tego wszystkiego, co pozwoliło nam trwać jako naród i co może nam pozwolić budować naprawdę piękną przyszłość. Częstochowa to jest miejsce szczególne, symboliczne, już trzeci raz o tym mówię, ale jednym z tych symboli, który jest związany z Częstochową, jest jej obrona przed Szwedami. Otóż, kiedy prowadzono tą obronę, to z jednej strony używano siły, broni, ale z drugiej strony używano też głowy. To był taki akt, w którym było połączenie czynu i myśli, pewnej nawet przebiegłości. I to przyniosło właśnie dobry rezultat. My zawsze wiedzieliśmy, że fundamentem wszelkich działań społecznych, fundamentem całego porządku społecznego jest sfera duchowa. Inaczej sądzą marksiści, sądzą materialiści. My uważamy, że jest tak, jak właśnie przed chwilą mówiłem. Ale po to, by ta sfera duchowa mogła trwać, mogła się rozwijać, musi być też odpowiednie wsparcie. Musi także rozwijać się sfera materialna. Musi rozwijać się ta sfera, która buduje dobrobyt społeczeństwa, buduje różne jego funkcje usługowe wobec jednostek i rodzin i grup społecznych, która buduje tą pomyślność w najbardziej potocznym tego słowa znaczeniu. Prawo i Sprawiedliwość w ciągu ostatnich 4 lat zdobyło, budując właśnie tą pomyślność, rozszerzając sferę tej pomyślności, coś niezwykle ważnego. Coś, co jest fundamentem, podstawą nadziei na kolejne lata. Tym czymś jest wiarygodność. Wiarygodność, która jest fundamentem demokracji, bo bez wiarygodnych zapowiedzi przed wyborami i ich realizacji demokracja staje się
czystą procedurą, która nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, staje się po prostu rytuałem i staje się oszustwem. My jesteśmy pierwszymi, którzy wykorzystali te 4 lata, żeby udowodnić, że polityka nie musi opierać się na oszustwie, że można wykonywać swoje zobowiązania. To, co, szanowni państwo, jest na tych tablicach, nie zawsze zresztą precyzyjnie napisane i można by tu jeszcze wiele rzeczy dodać, to jest właśnie to wykonanie zobowiązań i tych, które podjęliśmy przed wyborami parlamentarnymi, ale także i tych, które podjęliśmy przed wyborami samorządowymi i wyborami europejskimi, bo i tu działaliśmy szybko i energicznie. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Ale oczywiście w ciągu 4 lat nie da się zrobić wszystkiego, nie da się nadrobić ani tego wszystkiego, co zostało w poprzednich 25 latach stracone, tych wszystkich szans, których żeśmy nie wykorzystali, a tym bardziej nie da się nadrobić tego wszystkiego, co stało się w ostatnich bardzo niesprzyjających Polsce stuleciach, począwszy przynajmniej od XVIII, a tak naprawdę przynajmniej od połowy XVII wieku. To za krótki okres. Ale czy to można zrobić? Czy można nadrobić? I co to znaczy nadrobić? Otóż, szanowni państwo, uważam i tak uważa także partia polityczna, która czyni mi ten zaszczyt, że stoję na jej czele, Prawo i Sprawiedliwość, że będziemy mogli powiedzieć, że to zadanie zostało wykonane, kiedy patrząc na zachód od naszych granic, będziemy mogli powiedzieć, jesteśmy równie bogaci, mamy tyle samo w kieszeniach, albo może i więcej. Nasze służby różnego rodzaju działają równie sprawnie, a może nawet sprawniej. Jesteśmy także silni i bezpieczni. To jest nasz cel. I ten cel... można, proszę państwa, zrealizować. Można go zrealizować i to dziś nie jest już opinia tylko polityków, ale także opinia specjalistów. Grupa ekonomistów z SGH, Szkoły Głównej Handlowej, najbardziej renomowanej uczelni ekonomicznej w Polsce, stwierdziła, a podkreślam, że to nie są nasi zwolennicy, że w ciągu 14 lat przy obecnej polityce można dogonić przeciętną Unię Europejską, a w 7 lat później można dogonić już Niemcy, czyli spośród dużych państw europejskich i wielkich państw europejskich najbogatsze, bo są państwa bogatsze niż Niemcy, ale to są takie państwa jak Irlandia, no, Holandia, ta największa z tych najbogatszych, czy Luksemburg, ale to Luksemburg to jest tak niewiele większy niż Częstochowa, jeżeli chodzi o ilość ludności. Krótko mówiąc, spośród tych dużych państw najbogatsze są Niemcy. I one są też dla nas tym, z czym najczęściej się stykamy, bo jesteśmy państwami, które leżą u swoich granic nawzajem. I dlatego ten cel, zrealizowanie tego celu moglibyśmy uznać właśnie za akt spełnienia tego, o czym tutaj mówiłem. Przy czym to byłoby nawet coś więcej niż spełnienie tego, co zostało tutaj już wskazane, to znaczy, że mieliśmy za sobą te bardzo niesprzyjające nam okresy historyczne, czy właściwie jeden okres, tylko z krótkimi przerwami, a teraz to nadrabiamy. Bo na tym poziomie, co Niemcy, poza może incydentami, na przykład po wojnie 30-letniej w Niemczech w XVII wieku, kiedy Niemcy zostały zupełnie zniszczone, a Polska jeszcze nie była zniszczona, nigdy na tym samym poziomie nie byliśmy. Czyli krótko mówiąc, to jest taki cel w skali przeszło 1000-lecia naszych dziejów. Możecie państwo powiedzieć odważnie. Tak, jesteśmy odważni. Jesteśmy odważni i chcemy realizować wielkie cele. Nasz niezmierny, utalentowany i energiczny premier twierdzi nawet, że można to zrobić trochę szybciej.
ja chętnie się do niego przyłączam. Od razu chcę powiedzieć, że to nie oznacza, że dużo szybciej, ale trochę szybciej można. Tylko, szanowni państwo, żeby to uczynić, to trzeba poza ochroną tej polskiej duchowości, polskiej tradycji i odrzuceniem tego twierdzenia, że jeżeli chcecie być tak zamożni i tak dobrze żyć jak na Zachodzie, to musicie być tacy sami jak na Zachodzie. Trzeba mieć jeszcze plan. Trzeba mieć logiczny pomysł, logiczny w tym szerszym sensie, który odnosi się do potocznego rozumienia słowa logika, to znaczy taki, który na zasadzie przyczyn i skutków określa, w jaki sposób ten cel można osiągnąć. Otóż, szanowni państwo, my ten plan mamy, w zarysie jeszcze, ale mamy, a na następne 4 lata jest on dość konkretny. I tu zacznę od spraw społecznych. To znaczy, jeżeli chodzi o całą tą wielką pulę, która tutaj jest opisana, to ona będzie kontynuowana, ale ona będzie także rozwijana. I to rozwinięcie to 3000 najniższej płacy od 1 stycznia 2021 roku, czyli już za kilkanaście miesięcy, 2600 od kolejnego roku, czyli już za 3 miesiące, nawet niespełna 3 miesiące, 4000 w 3 lata później. To 14. emerytura w 2021 roku i w kolejnych latach oczywiście. To oczywiście gwarancja, że będzie trwała 13. emerytura. To pełne dopłaty na poziomie europejskim dla rolników. To oczywiście także wiele innych posunięć, choćby w służbie zdrowia, ale możecie państwo zapytać, dlaczego od tego zaczynam? Dlaczego nie zaczynam od przedsięwzięć gospodarczych? Otóż, szanowni państwo, po pierwsze dlatego, że ta polityka społeczna uwiarygodnia nas i czyni podstawę, buduje podstawę naszego trwania przy władzy, a to jest konieczne, żeby móc ten plan realizować. A po drugie dlatego, że polityka społeczna jest także częścią polityki ekonomicznej. To się ze sobą łączy. To nie jest rozdzielne, to nie jest jedno przeciw drugiemu. Bo jeśli chcemy się rozwijać i to możliwie szybko, to musimy dokonywać postępu w sferze technologii i organizacji pracy. A ten postęp może następować tylko wtedy, jeżeli się to opłaca. Jeżeli przedsiębiorcom się to opłaca. A kiedy się opłaca? Kiedy praca jest przynajmniej stosunkowo droga. My musimy raz na zawsze odrzucić tą koncepcję, że Polska ma być krajem taniej siły roboczej, że to jest nasz mechanizm napędowy. To już dawno jest nieprawda. To nam szkodzi. To, szanowni państwo, szkodzi także każdemu dobremu przedsiębiorcy, który myśli o przyszłości, który chciałby, żeby jego przedsiębiorstwo się rozwijało, żeby było konkurencyjne, który myśli o tym, żeby przekazać je kiedyś swoim dzieciom, czy jeżeli jest starszy, także i wnukom. Powtarzam, tylko ten mechanizm, praca przynajmniej względnie droga, w związku z tym inwestycje w technologię, w organizację, nakręca rozwój gospodarczy. A kolejnym elementem, który nakręca rozwój gospodarczy, jest popyt. Jest popyt, proszę państwa, i ten popyt też chcemy budować właśnie tymi metodami, o których tutaj mówiłem. A jeżeli ktoś pyta, gdzie środki na inwestycje, no to można pokazać, ile pieniędzy leży w tej chwili na kontach przedsiębiorstw i nie są one inwestowane. To już pewnie jest w tej chwili przeszło 250 miliardów złotych i ta suma ciągle rośnie. Trzeba ten kapitał obudzić. Trzeba go obudzić dla polskiego rozwoju. Ale oczywiście
Trzeba go obudzić, jednocześnie tworząc możliwie jak najlepsze warunki dla polskich przedsiębiorców i szereg planowanych przedsięwzięć i tych już podjętych, choćby konstytucja dla biznesu, tych 100 ułatwień dla biznesu i szereg innych, to wszystko właśnie prowadzi w tym kierunku i chodzi nam zarówno o ten biznes zupełnie najmniejszy, zupełnie niewielki, jak i o ten biznes troszkę większy, ale jeszcze ciągle mały, także biznes średni, no i wreszcie także o biznes duży. Wszystkich chcemy wspierać pod jednym warunkiem, że to nie są ci, którzy chcą Polskę eksploatować, bo tacy rzeczywiście w Polsce są i na eksploatację Polski już dalej pozwalać nie będziemy. I to jest, proszę Państwa, plan jeszcze niepełny, bo jeszcze muszę o czymś wspomnieć, który ma prowadzić do osiągnięcia tego celu, o którym mówiłem w wymiarze materialnym. A o czym jeszcze nie mówiłem? Są potrzebne także wielkie inwestycje, te organizowane przez państwo. Ich symbolem może być Centralny Port Komunikacyjny, czyli ogromne lotnisko połączone z kolejami, z węzłami autostradowymi, po co ma być budowane i będzie już jest planowane niedaleko Warszawy. To jest takie wielkie przedsięwzięcie, ale tych przedsięwzięć jest dużo, dużo więcej. Choćby wielkie inwestycje dotyczące gospodarki morskiej. To jest inna część kraju niż Częstochowa. Chociaż tutaj w Częstochowie w Hucie kiedyś tworzono blachy do produkcji statków. I może kiedyś się uda do tej tradycji wrócić. Bo to wszystko jest ze sobą powiązane. 100 tysięcy miejsc pracy w gospodarce morskiej to są dalsze dziesiątki, nawet setki tysięcy miejsc pracy w innych częściach kraju. My to odbudowujemy, ale jest mnóstwo innych inwestycji, zarówno z udziałem środków europejskich, jak i naszych własnych, infrastrukturalnych, bo to jest niezwykle ważne, ale także takich bardzo konkretnych, odnoszących się do konkretnych zakładów pracy, do budowy elektrowni, do budowy i rozbudowy przemysłu chemicznego, petrochemicznego, w sensu stricto petrochemicznego, czyli nie tylko produkcji paliw, ale także produkcji różnych rzeczy w oparciu o węglowodory. Krótko mówiąc, jest tu cały wielki plan, całe wielkie przedsięwzięcie, które ma także wspierać rozwój gospodarczy, chociaż chcę mocno podkreślić, to nie oznacza żadnej etatyzacji naszej gospodarki, czyli jej ponownego upaństwowienia. My chcemy gospodarki prywatnej, bo całe doświadczenie ludzkości pokazuje, że tylko taka się naprawdę sprawdza. I my ją będziemy podtrzymywać. My chcemy, żeby Polska była krajem ludzi przedsiębiorczych, ale to nie oznacza, żeby państwo miało zrezygnować z tych dziedzin aktywności, gdzie po prostu polski jeszcze ciągle niewielki kapitał nie jest w stanie tego zrobić. Czyli krótko mówiąc, musimy tutaj łączyć te wszystkie elementy i to będzie ta siła naszego rozwoju. Wspierana oczywiście przez mocny sektor bankowy, wspierana przez silne gwarancje naszego Banku Narodowego, który jest dzisiaj w bardzo dobrej sytuacji i wspierana przez coś, co nie tak dawno jedna z agencji najważniejszych na świecie agencji ratingowych określiła, mówiąc o sytuacji w Polsce, jako rozsądna polityka gospodarcza. Podsumowanie raportu na temat Polski było takie, że właściwie wszystko jest dobrze, a wspiera to rozsądna polityka gospodarcza. Proszę Państwa, takie są fakty. I dodam tu coś więcej. Mianowicie rozsądną politykę gospodarczą w Polsce jest w stanie prowadzić jedna formacja. I ona jest tu właśnie na tej sali. To jest Prawo i Sprawiedliwość. Proszę Państwa, no nie. Nie, nie. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Ale Szanowni Państwo, ja
prowadzę kampanię pozytywną. Rzadko mówię o naszych przeciwnikach, chociaż można by o nich mówić bardzo długo. Właśnie poświęcać im każde wystąpienie. Ale tutaj muszę jednak powiedzieć, że alternatywy nie ma. Alternatywy nie ma dlatego... że nasi przeciwnicy ani nie potrafią, to już udowodnili wielokrotnie, ani nie chcą, ani nie mogą. Musieliby się całkowicie zmienić, musieliby zacząć traktować władzę poważnie, a nie jako zabawę, jako haratanie w gałę, palanie cygar i picie dobrego wina. Musieliby zerwać różne wewnętrzne i międzynarodowe związki. I no, musieliby jeszcze do tego uznać, że mają do czynienia w Polsce z obywatelami, a nie z ludnością. A to, szanowni państwo, a niektórych z nich znam od kilkudziesięciu lat, przekracza ich możliwości. I dlatego, proszę państwa, ten wybór 13 października jest tak ważny, bo z jednej strony rysuje się naprawdę optymistyczny obraz rozwoju naszego kraju i rozwoju materialnego i rozwoju duchowego i odparcia tej fatalnej ofensywy LGBT i tych wszystkich innych pomysłów, można powiedzieć, bardzo dziwnych, no już będę używał tylko bardzo grzecznego języka, bardzo dziwnych pomysłów. A z drugiej strony mamy niebezpieczeństwo bardzo poważne, że nie będzie tak, jak to mówiła pani Holland, która skądinąd po tym, jak mówiła, to później mówiła, że nie mówiła i nawet list do mnie napisało kilkudziesięciu reżyserów, że ona nie mówiła tego, co mówiła i to każdy mógł usłyszeć. Bo pani Holland powiedziała, żeby było jak było. Otóż, proszę państwa, jeżeli oni wygrają wybory, to będzie dużo gorzej niż było. Dużo, dużo gorzej. Oni właściwie nie ukrywają, że chcą zlikwidować demokrację. Oni nie ukrywają, że nie uznają podstawowej zasady demokracji. To znaczy, że demokracja jest wtedy, jeżeli konkurują ze sobą różne elity, no przynajmniej dwie albo kilka. A oni uważają, że oni są jedyną elitą. Dlaczego uważają się za elitę? No tego nie... Tego, proszę państwa, nigdy nie zdołałem przeniknąć, chociaż powtarzam, żyję w tym świecie od lat, no już nie 30, a 40, a w dużej mierze nawet więcej, jeżeli chodzi jeszcze o tą opozycję z czasów z lat 70., a niektórych znałem już w latach 60., nawet w pierwszej połowie lat 60. Jeszcze nie byłem dorosłym człowiekiem, tylko chłopcem 15-letnim, a już niektórych poznałem. Ja, proszę państwa, powtarzam, mimo tak długiego doświadczenia, przeszło już półwiekowego, nie zdołem tego przeniknąć, dlatego oni się uważają za elitę, ale się uważają. I co więcej, proszę państwa, oni się uważają za jedyną elitę. I to jest, proszę państwa, już nie tylko zabawne, bo to, że się uważają za elitę, to jest zabawne. Ale to, że za jedyną, to jest niestety niebezpieczne. Bo jak jest tylko jedna elita, proszę państwa, to nie może być demokracji. To nie może być demokracji, bo demokracja po prostu polega na tym, że dla obywatela, tego przeciętnego obywatela jest wybór, taki realny wybór, a nie teoretyczny wybór. My zapewniliśmy to, że ten wybór jest realny. Tylko teraz jest pytanie, jaki on będzie. Ja na koniec chciałem państwu powiedzieć jedno. Mamy dobre sondaże, ale nigdy nie było tak, żeby sondaże wygrywały wybory. Ja od dawna się interesuję polityką i pamiętam niejedne wybory, nie w Polsce, tylko gdzie indziej, gdzie sondaże tak, a wynik tak.
zupełnie inaczej. I dlatego bardzo, bardzo proszę o pełną mobilizację. Ale to nie chodzi o państwa, bo jestem głęboko przekonany, że ci, którzy się tutaj pofatygowali, zechcieli tutaj przyjść, to pójdą na wybory na pewno. Ale chodzi o przekonywanie innych. Pamiętajcie państwo, jeden głos może zdecydować o tym, czy nasz kandydat zostanie posłem, czy jakiś inny zostanie posłem. I kto będzie miał przewagę w danym okręgu wyborczym. A 1000 głosów może doprowadzić do tego, że jedna partia będzie miała większość w parlamencie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, albo że nie będzie miała tej większości. A więc każdy głos jest ważny. Trzeba zabiegać o głosy nawet w zwykłych, nawet takich przygodnych rozmowach. Już nie mówiąc o kręgu przyjaciół, znajomych, o rodzinie, o sąsiadach. Trzeba zabiegać, bo powtarzam, nawet jeżeli się zdobędzie głos tylko jednego człowieka, to też już jest duże osiągnięcie. I o to proszę. I proszę, żeby państwo tą wiedzę, to przekonanie, że trzeba walczyć do północy 11 października, to jest początek ciszy wyborczej o północy, żeby tą wiedzę, to przeświadczenie państwo wszystkim przekazywali. Bo jeżeli będziemy tak robić, jeżeli nasz elektorat, który jest na pewno dzisiaj w Polsce dominujący, pójdzie do wyborów, nie uzna, że są już wygrane, tylko po prostu pójdzie, to wtedy na pewno, i chciałbym tym słowem zakończyć to wystąpienie. Jakie to słowo? Zwyciężymy! Dziękuję.